Cześć wszystkim. W tym filmiku pokażę Wam, jak podgłośnić klip filmowy w programie Adobe Premiere Pro. Ja mam wersję 6, ale w innych wersjach będzie to bardzo podobny sposób rozwiązania. Mam tutaj klip, swój jeden z moich filmików. Cześć, w tym filmie uważam, że jest troszkę za cicho. Wystarczy kliknąć na jednej ze ścieżek audio. Tutaj domyślnie audio 1. Tak się zresztą wycisza ścieżki, jeśli to Was interesuje. Jeśli chcę zgłośnić, klikam prawym przyciskiem i wybieram tą opcję. I tutaj mogę podgłośnić film o kilka decybeli. Może być o 5 decybeli i widzimy tutaj, że jest 5. Podniosłem o 5. Nie pokażę Wam, jak. Uważam, że jest jeszcze za cicho. Jeszcze raz wybieram tą opcję. Wpisuję 3 i jak widzicie już tutaj liczba wzrosła, sumowała się z poprzednią wartością, bo dodaję za każdym razem je na nowo. Jest więc 8 dB głośniej. Dodać film do YouTube'a. Jest jeszcze za cicho. Warto patrzeć też na te wskaźniki, żeby dźwięk nie był przesterowany. Między 6 a 0 to już jest taka sfera krytyczna. Jeśli dojdzie do 0, oznacza to tyle, że dźwięk jest prawdopodobnie troszkę za głośny. Nie chcę już dodawać po kolei, mogę sobie ustawić od razu klikając tutaj, na przykład na 15 dB wzmocnienie dźwięku. A więc przechodzimy na stronę youtube.com. Jak słychać, dźwięk jest trochę przesterowany, tak więc będę musiał zmniejszyć. W tym celu wpisuję po prostu minus 6 i mamy wtedy liczbę 9. Logujemy się. I widzicie, dźwięk jest już w granicach 6 dB. To tyle, dzięki.